Kontrast Plus, Paweł Waniek, witam Państwa serdecznie na koniec tygodnia i dzisiaj moimi Państwa gościem jest poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, pan Andrzej Kosztowniak. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam gorąco. Dzień dobry Państwu. Panie pośle, wiceminister infrastruktury, pan Rafał Weber powiedział, że w przeciągu najbliższych 10 lat 36 miliardów na drogi samorządowe. No wychodzi 3,6 miliarda na rok. Astronomiczna kwota, tak można by powiedzieć, ale czy rzeczywiście... Przez to pytanie mam na myśli, ile faktycznie kilometrów dróg, co się za to uda wybudować? No i to jest bardzo trudne pytanie, żeby odpowiedzieć jeszcze w perspektywie 10 lat, bo koniec z rządem temu, albo zebrać z rządem temu, kto by był w stanie dzisiaj przewidzieć, jak będzie wyglądał rynek wykonawczy na przykład za 5-7 lat. Myślę, że realnie już teraz zupełnie poważnie mówiąc, nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. 3,6 miliarda złotych rocznie, rzeczywiście to jest jeden z programów, panie redaktorze, szanowni państwo, ale to, co ja też przekazałem na swoim Facebooku, co powiedział pan wiceminister, jest szalenie istotną informacją dla wszystkich polskich samorządów. I mówię to z perspektywy dawnego samorządowca, ale dzisiaj też posła. I patrząc na to, jak mniej więcej wygląda zarówno element zamawiania po stronie samorządów czy Skarbu Państwa, muszę powiedzieć jedną rzecz. Pierwszy raz w historii, jak ja pamiętam, a analizuję mniej więcej samorząd już powiedzmy długo, żeby nie mówić jak długo, nie mieliśmy takiego programu. Nie mieliśmy z racji bardzo prostej. Tak długiego w czasie, gdzie mamy perspektywę i pewność jako samorządy, możliwości pozyskiwania tych pieniędzy co roku. To jest bardzo istotne w planowaniu wszelkiego rodzaju strategii na budowę dróg, czy to począwszy od najmniejszej miejscowości, po największe miasto w Polsce. Moim zdaniem, obok bardzo dużej ilości pieniędzy, które są bez dwóch zdań wielkim walorem, bo znalazły się w końcu te pieniądze. Polska się dobrze rozwija również i Polska jako rządy moim zdaniem jest dobrze prowadzona. Są dzisiaj te pieniądze, ale pamiętajmy cały czas o tej perspektywie. Dzisiaj samorządowcy mogą planować z perspektywą kilku lat do przodu realne wydatki, realne możliwości również zmierzenia się z rzeczami być może też trudnymi. Kiedyś, bo jeszcze kilka lat temu, chcę powiedzieć, było tak, że najczęściej walczyliśmy co roku o jakieś ilość pieniędzy, która do końca też nie była określona. Więc planowanie na poziomie samorządów było bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Dzisiaj ta formuła zachęca wszystkie polskie samorządy do tego, aby, panie redaktorze, szanowni państwo, a, dobrze zaplanować, b, stworzyć realne strategie rozwoju komunikacyjnego dla swoich miejscowości, gmin, powiatów czy województw. No właśnie, tylko że pieniądze też jednak wszystkiego nie załatwiają, chociażby nie gwarantują jakości. A pańska prezydentura w Radomiu, mnie osobiście akurat się kojarzy z tym, że troszeczkę tych dróg udało się wybudować i po dziś dzień one są. Na co więc samorządy powinny zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o już wykonawstwo tych inwestycji drogowych? Cieszę się, że pan to dostrzega, bo rzeczywiście w czasie, kiedy byłem prezydentem, miałem możliwość współpracy z radnymi Prawa i Sprawiedliwości. Udało nam się bardzo wiele rzeczy zrobić, w ogóle w zakresie inwestycji. Nie tylko tych liniowych, o których teraz rozmawiamy, ale również kubaturowych. Bez względu na to, co budujemy. Czy budujemy szopkę na działce, czy budujemy potężne halę widowiskowo-sportową w Radomiu, czy stadion. Ważna jest bardzo jedna rzecz. Nadzór nad tym, kto to wykonuje i w jaki sposób. I myślę, że jeżeli musimy mówić nie tylko o funduszu dróg, czy w ogóle o inwestycjach, moim zdaniem bardzo istotne jest to, aby samorządy były dobrze przygotowane do nadzoru nad wykonawcami. Nie jest rolą samorządu tylko i wyłącznie zapłacić, a później, powiem brzydko, papierowo odebrać, bo to będzie nastręczało wielkie problemy. I zachęcam wszystkich kolegów, koleżanki z samorządów, aby rozwijali bardzo mocno ten element kontrolny. Pamiętajmy, że w przypadku tak dużych inwestycji jak drogi czy duże obiekty kubaturowe mówimy o często dziesiątkach, a nawet setkach milionów złotych w przypadku wielkich inwestycji w samorządach, więc tym samym musimy, dysponując publicznymi pieniędzmi, przygotować się najlepiej, jak to tylko jest możliwe, również w sferze nadzoru albo przede wszystkim w sferze nadzoru.
Fundusz Dróg Samorządowych, program dróg czy budowy stu obwodnic, no można by powiedzieć, że PiS chce dojechać autostradą po głosy Polaków, chociaż tych autostrad może tak dużo jeszcze w kraju nie ma, ale o co innego chciałem w tym aspekcie zapytać. No chociażby rok temu było sporo głosów krytycznych ze strony niektórych samorządów, jeżeli chodzi o współpracę między rządem a samorządami. Na pewno było to niejako związane z obniżeniem podatku PIT, który pozbawił część samorządów dochodów. No i teraz pytanie brzmi, czy takie wsparcie dla samorządów w zakresie inwestycji drogowych to taka niejako rekompensata PiS-u? Nie. Dotknął pan przynajmniej dwóch bardzo istotnych elementów. Z jednej strony utraty dochodów. Czy one rzeczywiście per saldo były utratą? Muszę się z panem nie zgodzić. Jako członek Komisji Finansów Publicznych i wiceszef w parlamencie mogę jasno powiedzieć. Dochody, którymi dysponują polskie samorządy, ale również Skarb Państwa w ostatnich latach jest dużo, dużo większy. Ja użyłem tego stwierdzenia nie wiem, czy nawet nie u państwa w telewizji, w ostatnim czasie polskie samorządy w sferze dochodowości, czyli wzrostu cały czas z roku na rok dochodów, mają swoistego rodzaju Eldorado. Bo pamiętajmy o tym, że Polska do pandemii była jednym z najlepiej rozwijających się państw, a chyba najlepiej, najszybciej rozwijających się państw wśród większych i średnich krajów Unii Europejskiej. Z jednej strony zdjęliśmy część podatków, bo obniżamy podatki, ale jakość pozyskania pieniędzy, choćby przez Ministerstwo Finansów, przez wszystkie służby skarbowe, spowodowało to, że ilość pieniędzy w całym systemie jest dużo większa. Nie chcę tutaj przywoływać tych sławetnych mafii VAT-owskich i setek miliardów złotych, które kiedyś nie wpływały, a dzisiaj wpływają. I wzrost w ogóle siły naszej gospodarki spowodowała to, że per saldo polskie samorządy, panie redaktorze, mają więcej. A jeżeli mówimy o uszczupleniu poprzez wskazanie rzeczywiście jednego punkta, na przykład procentowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, czy obniżenie do 9% CIT-u. Pamiętajmy, że w Polsce jest jeden z najniższych CIT-ów w ogóle w Europie. To jest coś, co zachęca bardzo mocno do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju. To też spowoduje przyrost dochodowości i dochodów. Ja przypomnę państwu, bo myślę, że jestem to winien, panu redaktorowi również. W momencie, kiedy odchodziłem z miasta jako prezydent Radomia, było to niecałe 6 lat temu, budżet miasta oscylował wokół 926 milionów. Dzisiaj budżet miasta, z racji bardzo dobrej pozycji gospodarczej naszego kraju, oscyluje wokół 1,5 miliarda złotych. Czyli mówimy o gigantycznym wzroście dochodów, a to, że zabraliśmy, to oddaliśmy również mieszkańcom, choćby młodym ludziom, gdzie młodzi ludzie dzisiaj podatku dochodowego od osób fizycznych nie płacą, co jest ewenementem może na skalę nawet europejską, ale bardzo mocno zachęca do tego, żeby zatrudniać młodych ludzi. No w Polsce być może ten CIT jest jednym z najniższych w Europie, ale też jedną z najniższych jest kwota wolna od podatku, więc to też moglibyśmy w przyszłości coś z tym zrobić, myślę, panie pośle. I jestem przekonany, że najbliższe lata, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło, bo nie tylko ja jestem tego zdania, ale bardzo duża grupa z nas sprowadzi się do tego, że będziemy, szanowni państwo, oscylować nasze zainteresowania wokół z jednej strony dużych inwestycji, czy w ogóle inwestowania w Polsce dużej ilości pieniędzy, ale z drugiej strony również obniżania podatków. No, matryca podatkowa, która weszła od 1 lipca, czyli dosłownie 2 dni temu, spowodowała również obniżenie podatku, choćby VAT, no tutaj mówimy akurat o VAT-cie, na podstawowe produkty, z których korzystamy wszyscy, bo codziennie jemy chleb, jemy owoce i korzystamy ze środków higienicznych, różnych innych rzeczy, niekoniecznie codziennie jemy ośmiorniczki, więc ja myślę, że jeżeli mówimy o pewnym uzysku dla mieszkańców naszego kraju, bez wątpienia ta regulacja jest lepsza i mam nadzieję, że skokowo też, bo ja też nie chcę nikogo oszukiwać. Ja uważam, że powinniśmy do kwoty wolnej od podatku dochodzić pewnym skokiem. Nie da się tego zrobić, abyśmy dzisiaj wprowadzili kwotę wolną od podatku podobną na przykład do Brytyjczyków. Czy Niemców. Tak, czy Niemców. Bo jesteśmy, szanowni państwo, panie redaktorze, po prostu zdecydowanie biedniejsi. Polska gospodarka, mimo to, że się rozwija, jest cały czas, no,
17-18 w zależności od roku razy mniejsza na przykład jak gospodarka niemiecka. Oni są naprawdę dużo, dużo zamożniejsi. Brytyjczycy, oni akumulowali, to się tak mądrze nazywa, kapitał setki lat, choćby przez system, nie chcę powiedzieć wyzysku kolonialnego, ale tak było. I to zresztą skutkuje również na zachowanie, które dzisiaj mają miejsce w Europie, ale zostawmy to. Tak, wróćmy może jeszcze na chwilę do polskich dróg. Proszę bardzo. Co konkretnie Radom mógłby jeszcze skorzystać na tych programach, które PiS proponuje? Bo tutaj też mamy pytania od naszych widzów, konkretnie od pani Natalii, która pyta się, czy Prawo i Sprawiedliwość pomoże miastu wyremontować ulicę Warszawską, Kieleską, Czarnieckiego poprzez wydłużenie krajowej drogi numer 7? I drugie pytanie, kiedy poznamy ostateczny kształt drogi S12? Ja ze swojej strony, jeszcze nawiązując do pytań naszych widzów, mógłbym się zapytać w ten sposób. No, budujemy chociażby Aleję Wojska Polskiego. Nieopodal jest wjazd do Radomia ze strony Lublina, który jest wręcz nieporozumieniem, bo sztuką jest tam nie urwać koła. No trochę z siłą w precyzji, nie ma to za wiele wspólnego, więc co możemy tutaj naszym widzom powiedzieć? Kolejne dwa tematy pan dotknął. W przypadku starego śladu siódemki, bo tak rozumiem, że pani Natalia o to pyta, miasto Radom niestety przespało swoją szansę. Każdy prezydent, każdy wiceprezydent odpowiadający za inwestycje wie świetnie, a jeżeli sam nie wie, to powinni mu to jego współpracownicy podpowiedzieć, ale nie ściąga to z niego odpowiedzialności brak wiedzy, że w momencie, kiedy była budowana obwodnica miasta Radomia na siódemce, trzeba było złożyć wniosek na to, aby móc wyremontować ten odcinek drogi krajowej do czasu, kiedy nie zostanie ta obwodnica przeniesiona. Ona jeszcze w tamtym czasie była drogą krajową. To, co potrafiła zrobić gmina Jedlińsk, nieporównywalnie mniejsza gmina od miasta Radomia. Wójt gminy Jedlińsk, Kamil Dziewierz, któremu bardzo nisko się to za to kłaniam, bo dokonał wielkiej rzeczy. Na terenie swojej gminy wywalczył te pieniądze i zrobił to. Miasto Radom najzwyczajniej w świecie przespało ten czas. I pytanie, do kogo o to dzisiaj można mieć pretensje? Myślę, że trzeba mieć pretensje do tych, którzy w tamtym czasie odpowiadali zarówno ze sfery inwestycji, jak i również o to trzeba zapytać pana prezydenta. To też nie jest tak, że każdy z tej złotówki, która będzie na to, będzie dawana na każdy z programów, które my sobie wymyślimy. Będzie pewien element, na przykład pewnej strategii, tak jak choćby wspomniane przez pana obwodnice. One są dzisiaj budowane w ilości 100 w Polsce, a tak naprawdę będzie ich 100 kilkanaście. Wszystko na to wskazuje. Patrząc nawet po rozstrzygnięciu choćby pierwszych przetargów, zakładam, że ich będzie 100 kilkanaście. Chcemy stworzyć pewien system i samorządy też będą musiały się w ten system wpisać. Bo to nie zależy tylko na tym, żeby radomianie, czy jakikolwiek inny mieszkaniec innej gminy miał kawałeczek u siebie z domu do sklepu albo z domu do szkoły, do pracy, prostej drogi, ale również drogi łączą się z innymi drogami. Muszą tworzyć naturalny system komunikacyjny. Ja ubolewam nad tym, że miasto Radom, moje kochane miasto, którym zarządzałem, dzisiaj jestem jego obywatelem, też wymagam tego od osoby prezydenta, przespało niestety czas, w którym ten wniosek powinien być złożony. I ten przykład Jedlińska, jako naprawdę dużo mniejszej, słabszej, biedniejszej gminy, powinien nam dać wiele do myślenia. Dużo mniejsi i biedniejsi potrafili to zrobić. My usnęliśmy. Z jakiego powodu zostało tak zrobione, jak zostało? Nie wiem, to jest pytanie do prezydenta. A co z dwunastką? A do dwunastki już przechodzimy. Rzeczywiście można koło urwać. Śmieję się, bo dosłownie dwa dni temu jechałem i dokładnie o tym samym myślałem, rzeczywiście wyjeżdżając z samego Radomia. Dwunastka, mam nadzieję, że zostanie w najbliższych już tygodniach wyznaczony przebieg tejże drogi. Mam nadzieję, że w końcu samorządy się dogadają z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, bo jest pewien, nazwijmy to, konflikt interesów poszczególnych samorządów i trzymam bardzo mocno kciuki, żeby to nastąpiło jak najszybciej. Bo szanowni państwo, to jest, patrząc na teren ziemi, nie chcę powiedzieć tylko radomskiej, ale mazowieckiej, my mówimy o drodze o znaczeniu międzynarodowym, drodze, która będzie miała 112 kilometrów, która będzie kosztowała grubo ponad miliard złotych. Grubo. Naprawdę grubo ponad miliard złotych. To wszystko trzeba znaleźć finansowanie na to.
jak najszybciej doprowadźmy do wyznaczenia tego, jak najszybciej trzymam kciuki za samorządy, żeby się dogadały z GDDKą, a później przechodzimy do najtrudniejszej walki, czyli o pieniądze. Bo samo wyznaczenie na papierze czegoś nie stanowi jeszcze żadnego sukcesu. Sukcesem będzie to, jeżeli znajdziemy na to pieniądze, zbudujemy i w konsekwencji będziemy mogli po granicach Radomia jeździć jedną z najważniejszych dróg dla Europy, a tak naprawdę patrząc na układ sieci w Polsce, moim zdaniem też jedną z najważniejszych ze wschodu na zachód Europy, najkrótszej. Już nie chcę powiedzieć o tym, że to będzie droga, która będzie się wbijała w Via Baltica, czyli zarówno ten element element zarówno pionowy, jak i poziomy w sensie układu komunikacyjnego, wschód-zachód, północ-południe, my wtedy się wepniemy na jeden z najważniejszych korytarzy europejskich. To jest nasza racja stanu, aby to powstało. Również dla lotniska, bo to jest wiele uwarunkowań. Dużo dzisiaj rozmawiamy sobie o drogach, więc powiem tak niejako, przejedźmy do następnego tematu. Dużo też dzisiaj padło razy takie słowo prezydent. W związku z tym chciałbym się zapytać... Trzykrotnie. No to w takim razie fajnie, do trzech razy sztuka. Co powiedział pan Rafał Trzaskowski? Pan prezydent boi się przyjść na spotkanie, w którym nie zna pytań. Godzi się tylko na ustawki i stchórzył po prostu. I to oczywiście w kontekście tego, że miała się odbyć na TVN24, Wirtualnej Polsce i Onecie debata pomiędzy prezydentem Dudem a Rafałem Trzaskowskim. Jak pan to skomentuje? Dlaczego do tego nie doszło? Rzeczywiście prezydent Andrzej Duda dobrze, czy nawet bardzo dobrze, że nie doprowadził do ustawki, bo w Polsce niestety poza tym, jak się dzielimy też w podejściu do polityki i niestety coraz bardziej się polaryzujemy, i to mówię z przykrością, podobnie wygląda sytuacja trochę mediów. Gdzieś te media, szczególnie o znaczeniu takim ogólnopolskim, moim zdaniem nazbyt mocno włączyły się, będąc narzędziem polityki, biorąc czynny udział, mniej bardziej w polityce. Cieszę się, że prezydent nie idzie na takie niejako rozdanie. Poza tym forma zaproszenia osoby prezydenta, bez względu na to, jak niektórzy szanują albo nie szanują, bo dzisiejsze doniesienia, choćby mogliśmy wszyscy w internecie zobaczyć panią, która nie chce ubliżać kobiecie, ale wydaje mi się, że ma dłuższe paznokcie jak rozum, ubliżała prezydentowi w sposób niewyobrażalny. Ci ludzie cały czas tworzą takie wrażenie agresji i nienawiści. Cieszę się, że nie doszło do takiej ustawki. Mówię to bardzo otwarcie, bo też zależałoby mi na tym, żeby kandydaci dyskutowali w takich samych warunkach. I mam nadzieję, że ta forma, która została zaproponowana w Końskich, gdzie to ludzie będą pytać, a nie dziennikarze, takiej czy innej redakcji, bo nie chcę tutaj jednych wychwalać, ani drugich ganić, tylko ludzie to będą realizować. Mam nadzieję, że ta debata się odbędzie i wtedy będziemy podejmować decyzję. Choć być może, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapomni o wizycie w Końskich, no bo 4 lata temu nie pamiętał, co robił. Rozumiałbym człowieka, gdyby pracował gdzieś dorywczo na budowie, w sadzie i moglibyśmy go zapytać, co danego czasu robił 4 lata temu, ale powiem otwartym tekstem. Facet, który był wtedy parlamentarzystą, nie pamięta, że nim był. Nie pamięta, co tam robił. Nie wróży to najlepiej i myślę, że boję się, że to doświadczenie może spowodować, że pan Rafał Trzaskowski po prostu zapomni o debacie w Końskich i nie przyjedzie. No to nam przyjdzie na to poczekać i zobaczyć oczywiście, jak będzie. No, ale jeżeli jesteśmy przy pamięci, to nie wiem, czy pan premier Mateusz Morawiecki pamięta, że w Polsce jednak epidemia wciąż trwa. No, na niedawnym środowym spotkaniu z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego określał to mianem, że koronawirus się wycofuje. No więc wygląda na to, że ma wiedzę nieco większą niż Ministerstwo Zdrowia, czy nawet Światowa Organizacja Zdrowia. No bo patrząc po ilości dziennych zachorowań w Polsce czy w Europie, zdecydowanie nie można powiedzieć, że koronawirus się cofa. No i teraz, jeżeli do tego jeszcze dodamy wiece wyborcze, w tym pana prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie łamany jest reżim sanitarny, który przecież jeszcze nas, Polaków, obowiązuje w wielu innych instytucjach, no to chyba się pan zgodzi, że mamy jednak taki niespójny komunikat wysyłany do społeczeństwa. Bez wątpienia czas lata i bardzo wysokich temperatur, które przeżywamy, niejako troszeczkę tonuje koronawirusa, ale zgadzam się w 100% z panem, że nie mamy mowy dzisiaj o tym, że koronawirus odchodzi jako pewne zjawisko. Wszyscy twierdzą, że jesienią do nas jeszcze ze zdwojoną siłą wróci. Tej całej dyskusji i panie redaktorze, szanowni państwo, tych wiecy w momencie dzisiejszego czasu nie mielibyśmy, gdyby 10 maja odbyły się w Polsce wybory
gdyby Platforma Obywatelska nie skłamała, gdyby Platforma nie doprowadziła fortelem do tego, że w Polsce się nie odbyły wybory, bo dzisiaj wszyscy wiemy bardzo dobrze. Ja to powtórzę jeszcze raz. W piątek przed 10, czyli 8 maja, politycy Platformy mówili, że koperty zabijają, karty do głosowania zabijają. W poniedziałek czy we wtorek, w momencie, kiedy pan Trzaskowski zamienił panią Kidawę-Błońską, okazało się, że już można prowadzić normalne wybory i mam nadzieję, że Polacy wyciągną też z tego wnioski, że to oszustwo powinno mieć krótkie nogi. Ja uważam, że to, co zostało zrobione przed 10, uderza w ogóle w polską demokrację. Zakwestionowanie prawa do wyborów przez partie polityczne, część też niestety samorządów, prowadzi do tego, że być może ktoś przekroczy kiedyś jeszcze mocniej tą granicę i dojdzie do anarchizacji życia społecznego. Jeżeli ktoś mówi o obronie konstytucji, to powinniśmy bardzo dobrze wiedzieć, że ten termin 10 maja był jednoznacznie określony przez konstytucję. To, co się dzisiaj dzieje, więc te tysiące osób bez choćby maseczek, to jest niestety wina tego, że 10 maja nie wybraliśmy prezydenta. Czy trzeba mieć pretensje do takiej czy innej osoby? Ja pozostawiam to do analizy i do oceny przez państwa, przez telewidzów, bo wszyscy wiemy, no, tylko chyba prezydent Trzaskowski może nie pamiętać, bo on ma krótką pamięć. Myślę, że większość z nas zdecydowanie ten czas bardzo dobrze pamięta. To nie było to aż tak dawno. No, część naszych widzów, a myślę nawet, że zdecydowana większość pamięta też, że jeżeli chodzi o dawną siedzibę fabryki broni, to miał tam powstać nowoczesny biurowiec klasy A, a dzisiaj stanęło to, umówmy się, pod dużym znakiem zapytania. I tu jednocześnie tak właśnie na koniec chciałbym poruszyć i ten temat i nawiązać do ostatniego pytania też ze strony naszych widzów, bo tutaj pani Aleksandra pyta, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości przeniesie do Radomia instytucje centralne w ramach deglomeracji. Czy wiadomo, jakie to mogą być instytucje? No i moje pytanie w związku z tym, czy rzeczywiście coś na ten temat wiadomo i czy wiadomo coś na temat rewitalizacji starej siedziby fabryki broni? No bo jeżeli już coś do Radomia przenosić, no to fajnie właśnie by było, gdyby to były jakieś instytucje o dużym znaczeniu, żeby te miejsca biurowe i miejsca pracy przede wszystkim powstawały. To prawda i ważne jest to, abyśmy te miejsca przenosili. Ja myślę, że w najbliższym czasie jedna ze spółek bardzo istotnych w Polsce poda informację dotyczącą przeniesienia części swojej aktywności do Radomia. Ja nie chcę uprzedzać tutaj zarządu tej spółki. Nie chcę po prostu, bo nie jest to moją rolą. Ja jestem politykiem, a nie jestem są zarządzającą w tej spółce. Gdybym nią był, to bym wtedy to ogłaszał. Nie jest to bez wątpienia moja rola, ale mam nadzieję, że ta sytuacja szybko nastąpi. Ja wracając do obiektu przy 1905 roku, starej fabryki broni, bo tak znamy wszyscy ten obiekt w tej nomenklaturze. No, pamiętajmy, że RP boksowało się z naszym miastem przez długie miesiące i lata. I panie redaktorze, to też jest kolejna uwaga w stosunku do nas. Już nie chcę tutaj się znęcać nad panem prezydentem Witkowskim, ale mówię do nas jako mieszkańców Radomia, żeby rozłożyć odpowiedzialność, choć w żaden sposób Nowak czy Kowalski z Radomia za to nie odpowiada, a odpowiada za to prezydent miasta. Jeżeli będziemy podchodzić w taki sposób do instytucji państwowych, które chcą angażować pieniądze, jeżeli będziemy rzucać tak mocno kłody pod nogi, jeżeli to będzie trwało tak długo, jak to trwało w przypadku RP, to dzisiaj mamy oto skutek, że RP angażując w innych projektach, tam gdzie samorządy były odpowiedzialne i szybciej postąpiły, wydawały pozwolenia, szybciej dopinały pewne kwestie formalne i tam część tych pieniędzy poszło. I prezydent Radomia musi sobie zdawać sprawę z tego, że poszczególne instytucje, takie czy inne, czy to są publiczne, czy niepubliczne, stricte komercyjne, nie są chłopcami na posyłki i nie będą przychodzić i dawać pieniędzy wtedy, kiedy prezydent Radomia zechce łaskawie z kimś rozmawiać. Prezydent miasta Radomia powinien zabiegać każdego dnia o to, żeby tego typu zgody, pozwolenia były wydawane jak najszybciej. Niestety, nasze miasto też w jakimś stopniu zostało uprzedzone przez inne miejsca, w których tego typu inwestycje są realizowane. I proszę mi wierzyć, jeżeli przykład bardzo prosty, pozwoleń i płacenia choćby za schody, które mają służyć obsłudze komunikacyjnej lotniska, bo to bardzo dużo pokazuje, panie redaktorze. Coś, co jest warte kilkaset tysięcy złotych, czy w wykonawstwie może być to warte, nie wiem, milion, milion dwieście, milion trzysta tysięcy. Miasto
sabotuje i nie chce tego wykonać na swoim terenie, a jest realizowana inwestycja, która w konsekwencji mniej więcej wokół lotniska i na lotnisku pochłonie 1 000 000 000 zł. Nigdy w tym mieście nikt nie zaangażował takich pieniędzy. Wracam perspektywą do XIX wieku nawet. Nigdy nie było tak dużych pieniędzy zainwestowanych w nasze miasto. I dzisiaj pan prezydent, zamiast wesprzeć ten projekt, stawia, no, wydaje się absurdalne, nie wiem, warunki. Również obowiązek po jego stronie do spełnienia. To pokazuje później, jak poszczególne osoby, które będą odpowiadać, dzisiaj odpowiadają, czy jutro będą odpowiadać, no postrzegają nasze miasto. Czyli krótko mówiąc, trzeba być sprawnym, szybkim, żeby w tym wyścigu o inwestycje po oczywiście prostu wygrywać. Bo pieniądze nie leżą na kupce. Pan redaktor świetnie to wie. Myślę, że każdy z nas, jak prywatnie to rozważa, nie myśli o sferze publicznej, ale prywatnie wiemy, że jest moment, w którym można coś zrobić, a później jak przychodzi dana okazja, bo to też trzeba tak nazwać. Jeżeli część pieniędzy została, która była zaangażowana, a byliśmy w pierwszej grupie i przegraliśmy z tymi, czy przegrywamy z tymi, którzy byli za nami. Panie redaktorze, no na siłę za prezydenta Radomia pewnych rzeczy nie da rady zrobić żaden minister, nawet premier. Bo pozwolenia dotyczące pewnych zgód, ustaleń, czy pozwoleń na przykład na budowę na terenie miasta Radomia wydaje prezydent miasta Radomia, no, poprzez urzędników, którzy są do tego upoważnieni. Nawet osoba premiera, ministra tego nie robi, bo nie są do tego powołani, ale prezydent powinien wiedzieć bardzo dobrze, że to jest ważne, ale takie rzeczy jak hala, takie rzeczy jak kamienica Deskurów, takie rzeczy jak stadion, jak te sławetne schody, jak kładki, jak brak dużych inwestycji przez ostatnie lata w naszym mieście, to pokazuje pewny obraz i nie dziwmy się, mówię to z bólem, że w tym konkretnym aspekcie znowu nie dano rady. Znowu jesteśmy gdzieś tam 2 kroki za późno. Przykro, na szczęście ale ten obraz jeszcze nadzieję, nie jest namalowany do końca. Tak, miejmy jednak nadzieję obaj, że wyjdzie z niego arcydzieło, bo w końcu na koniec jednak chcę nam powiedzieć, na tym dobru decyzji co do tego nie ma, że ktoś wycofuje się z tej inwestycji. Uzupełnia pewne rzeczy, bo to czy tamto było narzucane. Nie ma jeszcze decyzji ani pozytywnej, ani negatywnej. Powinniśmy dzisiaj się sprężyć, żeby to było jak najszybciej dostarczone niejako na tacy tym, którzy chcą przyjść i zaangażować pieniądze w radomską fabrykę broni. No to ja myślę, że i w radomski ja, majątek, i w radomskie mocno będą trzymać kciuki za to, żeby jednak to się wszystko udało. Trzymam za pana prezydenta w tym aspekcie kciuki. Panie pośle, serdecznie dziękuję za bardzo wizytę dziękuję. W naszym studiu. Strasznie krótko, panie redaktorze. No niestety, ja też chętnie chciałbym dłużej, ale czas nas ogranicza. Niemniej jednak myślę, że nie jest to ostatnie nasze spotkanie. Ja taką mam nadzieję. Taką nadzieję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Było dzisiaj nieco dłużej, ale myślę, że ciekawa rozmowa była tego warta. Paweł Waniek, dziękuję serdecznie i do zobaczenia już w poniedziałek.